Siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Xplay Games. Mam dzisiejszy odcinek, będzie taki informacyjny dotyczący jakie odcinki bym mógł robić, nie? Czy to jak zarabiać, na czym zarabiać, gdzie co dropić. No i ogólnie porozmawiać o sprawach związanych z Metinem. Mam też dla was pod koniec odcinka giveaway, w którym możecie brać udział. Albo teoretycznie mogę wam teraz już o tym powiedzieć. Mam dla was giveaway na śmiertę plus 7. 1500 peżeta, 5% dodanych do peżeta, 15% na wachlarze, 4% na miecze i kamień duszy uchylenia plus 3 i 1 spalony. Mam również miecz pełni księżyca plus 7 na mix i dodanie bonów i pelerynę męstwa 20 sztuk. No i to by było na giveaway i żeby brać udział w tym giveawayu, to następujące rzeczy, nie? Subik, łapeczka. No i oczywiście komentarz z nickiem z Metina, żebym wiedział później, jak ktoś wygra. To po prostu do niego piszę i wiem, z kim gadam, bo chodzi o to, że nie chcę mieć takich osób, które na przykład wpisują byle jaki nick, nie? I nie grają, po prostu zabierają komuś nagrodę. No, więc myślę, że spoko sprawa. Ogólnie możecie też, nie wiem, zdecydować, co ja bym mógł nagrywać, czy na przykład seryjkę jakąś od nowa, jakby od zera. Tam bym sobie dodała ten swój ekwipunek, co mam teraz. Czy nie wiem, po prostu grę moją. No i oczywiście też będą live'y jak zawsze. Live jak live, zawsze streamuję wtedy, kiedy mam czas, więc nie mam określonego grafiku. Ale to, co się dzieje teraz na live'ach, to jest spoko sprawa, nie? Aktualnie mam wojownika 3-8 level. Możecie sobie zobaczyć tutaj staty. 10k PZ. 329 defa. Ogólnie ekwipunek taki. Taki FMS. 23 średnie. Kadeki plus trójki. Śmierta taka. Żelak bez bonów. Tarcza. Srebrna ze srebrem. Ebonitowy naszyjnik, ebonitowe kolczyki i złote buty z 1500 peżeta. No i tu ekwipunek ogólnie. No i mamy 215 kk, bo dostaliśmy od moich najlepszych widzów. Więc jest dobrze i oczywiście też zapraszam was, jeśli chcielibyście. Zapraszam was do naszej gildii Dragon Riders. Liderem jest Areo i ogólnie polecam. Gildia się rozrasta. Jedynym jakby to, co trzeba spełnić, żeby być w niej, to do końca roku trzeba mieć 40 plus, nie? 40 level. No i ogólnie mnie to polecają, więc jest spoko sprawa. No, ogólnie. Zapraszam serdecznie. Mogę też zrobić taki odcinek, co się zmieniło w Metinie, nie? Od tego czasu, co było kiedyś, albo rok temu, albo już odległe czasy, co było na przykład na początku. Jak się zmienił Metin, jak to ewoluowało, nie? Rozumiecie, o co chodzi.
Więc chcę jakby się ustosunkować do was i po prostu zrozumieć, co jest dla was najlepsze, nie? Jaki odcinek, co by wam się spodobało, nie? Więc proszę was, żebyście zostawili łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. Te komentarze na giveawaya. No i oczywiście suba z dzwoneczkiem, żebyście wbijali na to też odcinki, to też live'y. To jest taki odcinek bardziej stojący i informacyjny, nie? Ale myślę, że jak no zadajecie mi tam pytania, nie? Co tam robisz? Ekspisz teraz czy dropisz? Aktualnie teraz ekspię. Dropię to zarabiam sobie na aktualnie teraz alchemię będę robić. No i zobaczymy jak z tym pójdzie, nie? Mamy tutaj alchemię. Nie wiem czy coś tu mamy. Tak średnio. A to się ogarnie, nie? Może w odcinkach też z alchemii. Więc dobra, nie będę przedłużał. Myślę, że napiszecie w komentarzu, jakie propozycje na odcinki. No i nic, nie będę już przedłużał. Trzymajcie się, cześć. Łapeczka, subik, mile widziane. Nara.